rozpocznie Artur Gierzlicz i Wałach Sagar. Sagar to Wałach polskiego pochodzenia, rasy małopolskiej, jest własnością Dariusza Sobińskiego. Paraka reprezentuje Klub Jeździecki Dziecinów. Przygotowuje się Agnieszka Kowalska i Klacz Adana. Oddał bat? Rzucił gdzieś. Po pierwszym czworobogu swój przejazd zakończył Jacek Jędrzejczak i Klacz Westa. Para ta reprezentowała klub Eko Milk Kamionki. Za chwilę na tym czworobogu pojawi się Weronika Krzyświak i Klacz Elita. Para ta reprezentuje Klub Jeździecki Szwadron Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej. Uwaga zawodnicy, na prośbę osób startujących na małym czworoboku prosimy o wstrzymanie się z jazdy do przeszkody wodnej do zakończenia próby ujeżdżenia.
podaję wyniki poprzednich zawodników klasy P. Norejka Cytrunas uzyskał wynik 63,370%, co daje 54,9 punktów karnych. Dan Israkowska w swoim drugim przyjeździe na Chelsea S uzyskał wynik 61,085%, co daje 58,4 punkty karne. A Dominika Dymińska i Bandita uzyskali 67,065%, co daje 49,4 punkty karne. Gratulujemy. Wynik zawodniczki to 4 punkty karne, czas karny. A na parkurze jest już Artur Pierlicz, czyli Stała Sagar. Para ta reprezentuje klub Zdyszki Dziecinów. Sagar jest to wała polskiego pochodzenia, rasy małopolskiej. Jest własnością Dariusza Szopińskiego. Przygotowuje się Agnieszka Kowalska i Stać Sagana. Macie zjechać od razu, czy nie? Thank you.